Caroline, jesteś na bieżąco z polskim i zagranicznym show biznesem. Ostatnio oprócz oczywiście waszej dramy z Katarzyną Nosowską na językach Polaków były dwie pary. Lewandowscy i Omena Mensa ze swoim mężem. Oj, Lewandowscy mnie nie lubią, bo ich przeganiam na Instagramie. Oj, oj, oj. Dobrze, ale słuchaj, jednak widziałaś zdjęcia z ich ślubu, drugiego. Może powiem w skrócie. Lewandowscy odnowili swoją przysięgę małżeńską, zorganizowali luksusową imprezę we Włoszech. Omena ze swoim mężem tak samo, tylko że zrobili bardziej taką rytualną imprezę na Bali. PR-owe zagranie wyczuwam. Naprawdę? Dlaczego? Bo pamiętaj, że każda gwiazda, nieważne ile ma sukcesów i pieniędzy, lubi o sobie przypomnieć. I to nie jest czasami po to, żeby rzeczywiście to uczucie wzmocnić, tylko artykuły. Dobrze, ale jeśli ty tak lubisz ten luksus, to która według ciebie impreza była lepiej zorganizowana i na której chciałabyś się pobawić? Na żadnej, na swojej. Ale jak byś musiała wybrać, jakbyś dostała zaproszenie i od tej pary, i od tej? Nie przyjęłabym. Nie przyjęłabyś? Nie. No dobrze, a bardziej bliskie twojemu sercu jest Bali czy Włochy? Nie byłam na Bali, we Włoszech raz, więc Włochy. Ocierasz się o tych celebrytów chcąc, nie chcąc, poznajesz ludzi. Czy ktoś ze światowych sław zaprosił ciebie kiedyś na randkę i próbował cię poderwać? O Boże, Leonardo DiCaprio, ale to jest... Ja nie wiem, czy ja to powinnam powiedzieć. Proszę, tutaj wiesz, liczymy na szczerość. A, no więc tak, kiedy byłam w Cannes, miałam najlepszy stolik w pierwszym rzędzie i miałam siedzieć z Leonardo DiCaprio, ponieważ to była charity gala na Lasy Amazońskie w hotelu, w którym spędziłam ponad tydzień, Ritz-Carlton. I oczywiście Leonardo nie jest taką osobą jak ja, która przesiedzi cały event, będzie błyszczeć, rozmawiać z każdym, tylko on wpada i wypada. Ja akurat pozowałam na ściance z jedną z najlepszych polskich projektantek, bo tam się też poznałyśmy. Ona sobie zrobiła z nim zdjęcie, porozmawiała, wstawiła na Instagram. Ty nie chciałaś zdjęcia z nim? I wiesz, nie było między nimi problemu. Ale ja tak stałam koło niego i stwierdziłam, kurczę, no może warto byłoby go poznać, tak? Dodalibyśmy się na WhatsAppie, imprezowalibyśmy w Miami, bo on też z moimi koleżankami sobie na luzie normalnie pije w Miami, nie ma problemu. No i podeszłam do niego potem, jak już ta projektantka sobie poszła i mówię coś do niego, on do mnie mówi, że o matko, ty jesteś taka piękna, czy mogę cię przerwać? Naprawdę? Ale on to powiedział takie bardziej z fa**, czyli takie, że nie, że przerwać. Takie, oh, you're so gorgeous, can I f**k you? Jak ty na to zareagowałaś? Wiesz co, ja chciałam go uderzyć w policzek, ale powiem wam szczerze, że potem żałowałam, że się nie zamknęłam i nie zrobiłam zdjęcia, bo byście mieli fajne artykuły, a tak nie macie artykułów. Ale słuchaj, mocne mieli, słowa. Mielibyście coś ciekawszego niż fejkowe Leonardo DiCaprio podrywał Sandrę Kubicką, bo ja to zweryfikowałam i to nie jest prawda. Naprawdę? To są po prostu oszustki atencyjne. Słuchaj, bo właśnie mi się to od razu skojarzyło, że on też podrywał Sandrę, czyli już sobie pomyślałam... Nie, to jest kłamstwo. Ja mam zdjęcia z tego eventu samego Leonardo i też Leonardo właśnie z moją znajomą. Także wiesz, wszystko jest udokumentowane w internecie, a to, że nie mam zdjęcia, to chyba samo przez siebie mówi, że no wiesz, ciężko mi tak słowo w słowo po polsku przetłumaczyć, no ale wiesz, będę szczera. Znane osoby w mediach, jak udzielają wywiadów albo jak błyszczą na czerwonym dywanie, to są idealne. Ale tak naprawdę w życiu prywatnym to celebryci, którzy są bardzo znani i mają pieniądze, biorą po 10 młodych dziewczyn na jachty, pieprzą z nimi, wszystko po prostu robią. Dlatego są tacy wulgarni, jak widzą ładną dziewczynę. I dlatego ja na przykład, jak idę na jachty w Miami, to Jack wynajmuje mi jacht i zabieram swoje najbliższe 10 koleżanek. I nie robisz zdjęć, bo nie widzieliśmy. Nie, ja nie... Powiem tak, maksymalnie mogę opublikować zdjęcie, jak pozuję w bikini na jachcie albo jedzenia, ale dla mnie właśnie, po prostu... Czy to jest owiane jakąś tajemnicą, te imprezy na jachcie? Wiesz co, miałam bardzo dużo koleżanek w Miami, które niestety w ten sposób zarabiały i dlatego się odcięłam od wszystkich. Ponieważ, wiesz, ja nie chcę być kojarzona z tego typu działaniami, ponieważ mam dobrą opinię w Stanach, tak samo...
czy w Cannes teraz właśnie jak byłam. Byłam na czerwonym dywanie, jak wiemy, i ja prezentuję konkretny poziom. Polki uwielbiają kłamać, że mają z Messi, że mają z Ronaldo, że mają nie wiadomo z kim, ale taka prawda, że ostatnio każdy ma DM-y z NBA players, nie oszukujmy się, to są straszni po prostu bajeranci. Ale wiesz, ja jestem wierna. Nawet jak ktoś do mnie pisze, ja jednym przyciskiem wszystko usuwam, więc... Okej, czyli nie możesz nam tutaj pokazać do kamery DM-a z jakimś NBA player. Bardziej te interakcje są na żywo właśnie, jak jestem na jakichś eventach.